Telewizja w Polsce.pl to kolejny punkt naszych gorących pytań. Nasi goście Łukasz Jankowski i Adrian Stankowski. Rozmawiamy tym razem na temat Zjednoczonej Prawicy nieco szerzej, bo w tle tak naprawdę tego, w jaki sposób zachowała się lewica, jaki ruch zastosowała, można się było spodziewać albo nie można było, ale jednak wspólnie z rządem będzie głosować nad Krajowym Planem Odbudowy i nad nim pracować. Ale nie zapominajmy, jeszcze dwa tygodnie temu na stole leży projekt, to cytat, Jarosław Gowin na marszałka Sejmu, Władysław Kosiniak-Kamysz na premiera, tak powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Czy ta sytuacja, o której mówimy z lewicą, oznacza, że możemy zapomnieć o właśnie takich uśmieszkach, mruganiu okiem Jarosława Gowina do PSL-u, albo na odwrót, czy to PSL kusi Jarosława Gowina? Rafał Trzaskowski też przyznawał, że mógłby współpracować właśnie z wicepremierem. Jak to wygląda na dzisiaj? Przypomnijmy także, że Jarosław Gowin był pytany o start w kolejnych wyborach na antenie Polsat News. Zobaczmy, co odpowiedział. Czy w 2023 roku Porozumienie i Solidarna Polska pójdą na jednej liście do wyborów z PiS-em? To nie jest przesądzone. W ogóle o tej sprawie nie rozmawialiśmy. Na razie interesuje nas to, jak dobrze rządzić, a jeżeli chodzi o następne wybory parlamentarne, jest jeszcze dużo czasu, żeby rozstrzygać te sprawy. Ale rozumiem, że nie ma szans na ten pański pomysł. Pan ponoć zaproponował kiedyś prezesowi Kaczyńskiemu, żeby Porozumienie poszło z PSL-em, Konfederacja Solidarną Polską, a osobno PiS. Niekoniecznie dosłownie tak, ale rzeczywiście taką propozycję na początku tej kadencji sformułowałem jako jeden ze scenariuszy, że obok Prawa i Sprawiedliwości, obok Solidarnej Polski, którą wiele łączy z Konfederacją, może powstać trzecia lista, nie tyle PSL Porozumienie, co lista Koalicja Polska, Konserwatyści z Platformy, Porozumienie, czyli taka klasyczna centroprawica. Myślę, że za taką centroprawicą wielu wyborców tęskni. Czy rzeczywiście tęsknią za tym wyborcy? Czy możemy powiedzieć, że spotkanie liderów Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego to ostatnie zażegnało takie dywagacje? Jak na to patrzą nasi goście? Łukasz Jankowski na początek tym razem. Wydaje się, że ta konstelacja przetrwa do końca kadencji. Oczywiście nie da, będzie perturbacja, nie wiemy, jakie czarne łabędzie jeszcze wypłyną, ale zakładając, że nie będzie drugiej pandemii, ani wojny nuklearnej, ani nic z tych rzeczy, to logika jest taka, że w tej chwili będzie przyspieszenie. Już dzisiaj będą konferencje 16 marszałków województw, będzie euforia, będzie wiosna, będzie koniec obostrzeń, co mamy przed sekundą ogłoszone, czy wychodzenie z obostrzeń. Będą w końcu środki europejskie. To teraz się dzielić, teraz robić wybory, to już jest bez sensu. Jeżeli dowiezie się ten projekt funduszy europejskich i rzeczywiście pandemia jakoś nagle w wariancie indyjskim, brazylijskim, odpowiedź niemalowane nie wróci, to w tej chwili wydaje się, że obecna konstelacja ma prostą drogę do okresu na parę miesięcy przed wyborami. Wtedy, jak słusznie powiedział Jarosław Gowin, zacznie się czas targów, kto z kim, na jakich listach, i to może trochę zawieruszyć w rządzie, ale też nie musi go wywrócić. Tak? Jest najbardziej prawdopodobne jest to, że ten rząd tej konstelacji z tą większością dojedzie do końca kadencji, może jeszcze mniej lub bardziej trwale, wspierany przez Pawła Kukiza i jego ludzi. Jeżeli chodzi o tą nową kadencję i nową centroprawicę, rzeczywiście PSL dostało się do Sejmu, ale bez rewelacji pod hasłem Koalicji Polskiej. Ile tam było realnego PSL-u, a ile chadeckości? Pamiętajmy, że PSL to jest taka partia, która na poziomie regionalnym, nie mówiąc o poziomie ogólnopolskim, nigdy nie wchodziła w koalicję z partiami prawicowymi, więc też mówić o niej jako jakąś partię u środka jest zbyt dobrym żartem. Zresztą cały ten projekt, który pan marszałek Zgorzelski, jak mówią nieoficjalnie politycy PSL-u, który tak bardzo wrósł w miłość własną i w dumę na urzędzie wicemarszałka, że bez kija nie podchodź, to cytuję rozmowy z kilkoma politykami PSL-u, snuje plany wielkości nowej kadencji, to jest oczywiście chyba w sferze planów i marzeń. Na tym obszarze wód politycznych to już nie jeden wrak leży, to jest taki trójkąt bermudzki polskiej polityki pod nazwą Europejska Prawica, Centroprawica, Liberalna Prawica. Mityczne i tam centrum, prawda? Ta, gdzie jest tam, to mityczne centrum? Tam od projektu Polska 21 po przeróżne PJN-y, tam już tyle jest wraków politycznych, że
pchać się na te wody raz jeszcze, to jest jednak coś lepsze, godnego, upór godny lepszej sprawy. Nie wróżę takiemu projektowi oszałamiającego sukcesu. Wróżę przekroczenie 5%, tak, ale nie 10, bynajmniej nie 15, o których kilka tygodni temu chyba fantazjował w wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek z Gorzelski, więc tutaj bez euforii, ale czy porozumiew za to jest z PiS-u? Też wydaje mi się, że to jest dość mocno wątpliwe. I ostatnia fraza o Solidarnej Polsce. Dzisiaj miałem rozmowę z Januszem Kowalskim na tym radia Wnet i rzeczywiście jest tak, że Solidarna Polska jest w pewnym sensie niekonsekwentna, bo gdyby brać na poważnie słowa Solidarnej Polski o tym, że projekt Fundusz Europejski to jest utrata suwerenności Polski, brać na poważnie to, co mówią o Unii Europejskiej, o szkodliwości polityk europejskich dla życia Polaków, dla wymiaru ekonomicznego naszego funkcjonowania, no to logiczną konsekwencją byłoby postawienie takie sprawy. Jeżeli nie uda nam się zreformować Unii Europejskiej, a nic na to nie wskazuje, żeby chociażby w polityce klimatycznej Unia zrobiła wielki krok wstecz i szła w kierunku karbonizacji, no to jest postawienie tezy polexitu. Znaczy, to byłoby logiczne i uczciwe w przypadku polityków Solidarnej Polski. Skoro jest tak, a nie inaczej, to jednym logicznym wnioskiem jest, przestaje Unia Europejska nam się opłacać. A tego politycy Solidarnej Polski się boją jak diabeł wody święcone i o żadnym polityce nie chcą mówić. Stąd uważam, że ta retoryka jest po trosze fałszywa. Mm-hmm. Bardzo ciekawa teza. Adrian Stankowski, jak na to patrzy, jak patrzy także na spotkanie liderów, o którym wspomniałam na początku, liderów Zjednoczonej Prawicy, czy oni, czy może inaczej, bo politycy Zjednoczonej Prawicy albo ci bliżsi Prawo i Sprawiedliwości często lubią podkreślać, dopóki rządzi Jarosław Kaczyński, Zjednoczona Prawica będzie trwała. Czy faktycznie na tym spotkaniu prezes Prawa i Sprawiedliwości zdyscyplinował koalicjantów, czy nie udało się tego zrobić? Jak patrzeć właśnie także na zapowiedzi Solidarnej Polski co do głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy szerzej, albo właśnie nie szerzej, tylko bardziej szczegółowo Krajowego Planu Odbudowy? Pani redaktor, polityka to jest taka dziedzina, której bardzo, bardzo logiczna dziedzina, której no, należy obliczać przede wszystkim własne siły. Ja od dawna twierdziłem, że Zjednoczona Prawica dokończy tę kadencję wspólnie, bo te mniejsze partie, tym mniejszym partiom po prostu zupełnie nie kalkuluje się wychodzenie ze Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin, no, dzisiaj jest wicepremierem rządu, który przebudowuje kraj, członkiem Zjednoczonej Prawicy, która ma dobre perspektywy na kolejną kadencję, rządzić jeszcze w następnej kadencji. No, zamienianie tego na sojusz, przepraszam, z PSL-em, który ma 5% w tej chwili, albo nawet 4,5%, no, jest delikatnie mówiąc mało logiczne. Tym bardziej, że tu zgadzam się z Łukaszem Jankowskim w pełni. Takie sny o chadecji w wersji glamour, chadecji takiej bezobjawowej są właśnie tylko snami. To się nie ziści. Widać było to podczas tej konwencji Jarosława Gowina, której on opowiada o tym, którą w internecie obserwowało kilkaset osób tak naprawdę, aż tego pewnie połowa to dziennikarze. To po prostu jest plan, który nie ma prawa się udać, a Jarosławowi Gowinowi, no naprawdę, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby Jarosław Gowin chciał zastąpić Pawła Kukiza w koalicji z PSL-em, bo jak to się kończy, to właśnie Paweł Kukiz może najlepiej zaświadczyć. Z kolei Solidarna Polska, znaczy obie partie mają ten sam problem, o którym mówił Jarosław Gowin. To jest problem, w jakiej konstelacji będą startować w wyborach w 2023 roku. Tutaj ta umowa koalicyjna z Prawem i Sprawiedliwością no, kończy się i ma się kończyć to porozumienie, nowe porozumienie programowe na roku 2023 właśnie. W związku z tym no, trzeba jakąś identyfikację polityczną mieć i tutaj Solidarna Polska robi to
dużo lepiej, niezależnie od tego, czy się zgadzamy z tymi diagnozami, czy nie, no to przynajmniej byśmy wiedzieli, z jaką twarzą Solidarna Polska zamierza wystartować samodzielnie w wyborach lub ewentualnie jeszcze do niedawna opuścić szeregi Zjednoczonej Prawicy, bo w przypadku Jarosława Gowina, no to wyborcy, boję się, zupełnie nie rozumieliby takiego ruchu. Myślę, że ta sytuacja z głosowaniem nad Funduszem Odbudowy no jest przygotowaniem do ewentualnego startu samodzielnego w wyborach bądź w jakiejś konstelacji z Konfederacją, co bardzo wątpię, bo to jednocześnie no, uniemożliwiałoby powrót do jakichkolwiek wspólnych rządów ze Zjednoczoną Prawicą. No ale Zbigniew Ziobro chce mieć tę kartę w zanadrzu, chce być wyrazistym politykiem. Zobaczymy, jak się zachowa w trakcie tego głosowania, bo tutaj też będzie przeciekawa historia. Zakładając, że zagłosuje przeciwko, czy nie zagłosuje za Funduszem Odbudowy, to bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób on nie zagłosuje za tym Funduszem Odbudowy, bo to też jeszcze może być kilkanaście wersji, które mogą bardzo różne rzeczy oznaczać. No i Zbigniew Ziobro o tym jedno zdanie, bo to jest bardzo wrażliwa sprawa, właśnie polityczna, ale trzeba dokonać pewnego uczciwego remanentu, jeśli chodzi o miejsce, w którym my jesteśmy w tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Podkreślam słowo uczciwe, czyli pozapolityczne, bo na to czekają wyborcy całej Zjednoczonej Prawicy. Tutaj no, ta uczciwość powinna po prostu zakładać, że nie chodzi o wskazywanie winnych, tylko co z tym, co zrobić, żeby ruszyć co dalej, bo to prawda, że od 2015 roku to był taki filar główny z postulatów Zjednoczonej Prawicy, zapewnienie, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie przeprowadzona. Natomiast pytam także o te dzisiejsze zdjęcie obostrzeń od 1 maja. W zależności od harmonogramu będą otwarte galerie handlowe, siłownie i restauracje. Te zmiany oczywiście w zależności od tego, na co konkretnie patrzymy, na kulturę, na sport, czy na gastronomię, czy na imprezy, bo tych zmian bardzo dużo i w szczegółach to oczywiście telewizje informacyjne też przez cały czas i portal w polityce.pl państwa informuje na ten temat. Czy te obostrzenia pomogą politykom, jeśli tak, to czy to będzie opcja rządząca, czy opozycja, jak to się zmieni, jeżeli patrzymy też na ten aspekt, Łukasz Jankowski podsumowując? Na pewno pomoże rządzącym, na pewno powrót do normalności, pewnie także oddech od siłą rzeczy niepopularnej decyzji, które przy nieprzywitalności wirusa budziły wątpliwości. Chyba tych wątpliwości jest coraz więcej, chociażby przykład tych maseczek na zewnątrz, które chyba zewnątrznaukowym są niepotrzebne, a rząd kalkuluje, że jak ludzie nie będą ich nosić, to potem nie będą ich nosić nigdzie. Tutaj się Ministerstwo Zdrowia w swojej polityce komunikacyjnej nie, w ostatnich tygodniach nie sprawdza się jakoś najlepiej, więc to będzie działało na dla rządzących, chociaż pewnie jest grupa, która będzie teraz bardzo władzy nie lubić, i to jest rzad grupa uczniów. Myślę, że uczniowie w tej chwili będą gremialnie... Muszą wrócić do szkół, no tak. Tak, niezadowolenie z tego, że muszą wrócić do szkoły i skończy się granie w Minecrafta w czasie lekcji. Myślę, że to będzie budzić pewne opory i że niechęć do rządu w tej grupie chwilowo wzrośnie, potem spadnie, ale mówiąc już całkiem poważnie, to będzie sprzeć rządowi. Adrian Stankowski podziela te opinie. Bardzo krótko ostatnie zdanie. Stan epidemii niestety zamroził życie polityczne. Zauważmy, że wraz ze słoneczkiem to życie polityczne też nabiera rumieńcu. Przed Zjednoczoną Prawicą nie tylko czeka ją pewien skok, jeśli chodzi o odmrożenie po prostu uprawiania polityki, ale odzyskanie dynamiki politycznej, dynamiki społecznej. Ale to myślę, że no, zresztą sam marszałek Grodzki powiedział, że im słoneczko wyżej, tym dla prawicy lepiej. Czyli będzie jeszcze bardziej gorąco, więc kolejne gorące pytania przed państwem już za chwilę w telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.